czego mi brakuje? Brakuje mi roboportów. W takim wypadku brakuje mi jeszcze, niestety, ale słupów. Muszę troszkę ich dobrać. O, tu już tego nawet mniej jeździ, ponieważ nie jest tutaj wyładowywane. A czemu? Czyżby one się wyczerpywały? Co niektóre tak. W takim wypadku tą jedną zepnicę mogę przerzucić tu, tylko coś jej będzie przeszkadzać. Co? Ja. Tutaj brakuje prądu, to po prostu przystawka to nieco inaczej. Jeden słup. I tutaj jeden pas, który będzie skręcać. Dobra, idzie to po prostu jak torpeda. Pozostaje teraz taka zabawa w ulepszanie tego. A jak tutaj z surowcami? Surowców jest 1000, ponieważ chciałem 1000. Tylko, że to też zbyt niska ilość produkcji. Także i takie będę musiał wyprodukować. No te poletko tutaj to już pewnie chodzi na maksa. Zobaczmy te. 800 chciały, 800 mają. A jak tu ze słupami? 3 stalowe płytki. No, trochę mało. Do roboportu potrzebuję tego za 40 sztuk. 45 sztuk. No dobra, by to po prostu nie czekać. By zawsze nie czekać, to zróbmy sobie tak, że podmienię tutaj tą jedną, po prostu by mi się to gromadziło. Stąd roboty nie będą tego kraść. A, właśnie. Zaczęła się produkcja tych, ponieważ jeździ bardzo dużo płytek. Więc te mają już surowiec. No, tu widzę, że nie za dużo tego jest. Jeździ dużo pustych beczek. Puste beczki. Co tu jest? Brakuje prądu. Gdzieś po prostu coś wyciąłem niechcący. Słupy przerzućmy zamiast tego dużego. I tak, gdzieś tutaj coś wywaliłem. Oznaczało, że i w tą stronę pasowałoby coś tutaj zabezpieczyć się. Dobra, już są słupy. W jedną i drugą. A, ja tutaj po prostu zbieram, żeby to nie jeździło. I większość jest po prostu wyciągana z tym. Czy ja gdzieś jeszcze produkuję magazynki amunicji? Tutaj produkowałem. Gdzie to było? Tutaj. Mam tego całą masę, więc na razie tutaj wyłączymy produkcję. Jeszcze na górze miałem jedną taką fabryczkę. Czyli już rozwaliłem. Tutaj nie widzę już żadnej. No to chyba wystarczy. Niech to jeździ po prostu to, co jest. I wyprztykają tę amunicję. 35 paneli, to niezbyt dużo. Dobra, zarąbię na razie. Nie, panele się wytwarzają. Tylko to mogę w takim wypadku wziąć. W takim wypadku silników już nie wytwarzam. Pożyczymy silniki. A z czasem mi tam po prostu gdzieś już dowiozą. Innych układów też mi brakuje. Tu akurat nie będą wykorzystywane.
No dobra, to teraz ile? 4 roboporty mogę produkować. Tyle postawmy. Nim tam dobiegnie, to powinny się już produkować. A tu? Tu brakuje zielonych układów. I nie tworzone są niebieskie. Ale na razie no, 7 sztuk, dużo tego nie wyprodukowałem. Ale przecież wolumen wydobycia zwiększyłem. Gdzie jest przejście? Tędy nie ma, nie chcę po prostu budować dla wroga przejścia. A właściwie przecież to i tak będzie zabezpieczone. To teraz tak, roboport. Kiedy i gdzie? To tak na równi, żeby było. To jeden tu. Po prąd jeszcze. A, to nawet jak jest na zielonym, to jednak budują, tylko po prostu wcześniej wycinały drzewo. To produkujmy sobie jeszcze jeden ten... schemat konstrukcyjny. Muszę wyłączyć te, żeby będę czekać nieskończoność. No i brak prądu dla tych. No i jeszcze troszkę słupów elektrycznych. Ponieważ tych ciągle będzie brakować. No i dobra, jest. Teraz muszę po prostu tylko to skopiować i dalej roznieść. Ten jest czysty. Tego nie zużywam na chwilę obecną. I tak, schemat konstrukcyjny. 9 słupów, 35 paneli, dobrze. Utwórzmy. No i teraz to będę po prostu już łatwiej umiejscowić. Teraz czemu to jest wyświetlone, jakby tak nachodziło na siebie, choć nie nachodzą? Pojęcia nie mam. Zostawię gdzieniegdzie po prostu jeden odstęp, by móc przebiec, ponieważ te obszary będą już bardzo, bardzo duże. No i to jest po prostu rozwiązanie, bo takie pojedyncze po prostu dostawianie to była pomyłka, jeśli chodzi o zabawę z tym, jak daleko jest przejście. Tutaj pasowałoby dostawić, tylko że ja już tam nie sięgam. Nie, no to po prostu jest super zabawa z czymś takim. Dobra, gdzie następny roboport? Jeden do produkcji. I tutaj jeszcze jeden musi stać gdzieś tutaj, tak? Ale przecież to widać kolorami. W tym miejscu. Coś przeszkadza, drzewo jakieś. Muszę wyciąć te drzewa. Dobra, drzewa wyciągane. Teraz kolorystycznie. Proces się zapisuje. To jest właściwe miejsce. To także i tu brakuje prądu. Stawmy prąd. Gdzieś tu jeszcze było, tutaj. Tutaj jest skrzynia i ja po prostu właduję te swoje panele słoneczne. Mam tego 90 sztuk. Roboty błyskawicznie to postawią. No właśnie, i brakuje jeszcze tych słupów. Jak z prądem widać po prostu, że więcej produkuje. 903. 10 minut. 10 godzin, godzina. Tyle. I teraz po prostu będzie widać, że wzrośnie ilość produkowanej energii. To tak, skończyły mi się panele. A tu jeszcze 50 ukrywam. Ponieważ ja robotom je kradnę. Jakoś tak po prostu losowo to rozstawiają. Trzeba będzie poczekać. Niestety ciągle brakuje mi tych stalowych płytek. Ja ich po prostu dam nie 100, ale więcej. 200, 300, może być 300. To też się szybko zużywa. 200. Tego trochę jeszcze mam.
Tego też nieco w nadmiarze. No dobra, to po prostu one tu umiejscowią, gdzie trzeba. Teraz po prostu kwestia czasu, aż to wyprodukują. A no właśnie, jeszcze będę musiał zrobić jeszcze mały myk. Ten dłuższy był uzupełnić. Ponieważ tutaj ten kawałek wyciąłem, ten jeden po prostu jest niesymetryczny teraz. Widziałem to z panelami, tu jest. Właśnie, ciekawe, czy można najechać. I po prostu, czy roboty wtedy pominą produkcję. Sprawdźmy. No nie mogę tego umiejscowić. Z kontrolem, z shift. O, jednak mogę. Jak docisnę shift, to na hama produkuje. Wytwarzam, znaczy się. Tutaj po prostu wyrównam ten teren, tylko nie wiem, czy ja też mam tyle tego w tej ziemi. No to się zaraz przekonam. Jest. No, to teraz jeszcze raz ten schemat. Jest tutaj. To było jakoś tak. Dobra, no. To było tylko krzywo postawiłem. A ja żadnych paneli nie mam. Dobra, to jeszcze raz. Dobra, wyrównane jest. Nie wiem czemu. Coś po prostu chyba krzywo to przełożyłem, ponieważ tutaj stawili je tak jakoś dziwnie. Dobra, teraz jest już prosto. Więc tutaj będzie ta druga warstwa. To można po prostu śmiało powiedzieć, że w ten sposób błyskawicznie pozyskam niezbędny mi prąd. Dobra, wystarczy tego. No, czyli używanie schematów jest bardzo proste, tylko trzeba sobie nam po prostu zbudować jakiś konkretny i dalej samo będzie się to roznosić. A ja potrzebuję słupów. To by oznaczało, że muszę zwiększyć wolumen produkcji tych stalowych prętów. Ponieważ jest ich zbyt mało. To przy okazji, jak już tu jestem, to pociągnę tutaj... Oj, skończyła się. Prędkość robotów logistycznych. Numer 4. Kolejna w kolejce jest piątka, tylko że to wymaga 500, aż 500 sztych. To ładowność raz jeszcze i to już będzie chyba dobry kierunek. Aż to zasuwa. Pojedę tutaj, stąd pociągnę. No, koniec, błyskawicznie się skończyły. Teraz słupy tu mam. 37, nie za dużo. Ale pozwoli to wytworzyć 20 tych. No i to jest chyba po prostu ślad ku temu, by zbudować kolejną wypalarnię tych. Z zapasem. Zapas jest. Schemat zawsze w plecaku ląduje. Wiedzieć czemu. No to teraz tak, to tutaj. Jest. Się raz wydawało. To jest wypalarnia słupów. Pręty po pręty. No i jeszcze jedna taka, tylko gdzie ja to mogę wcisnąć? Gdzie to się zmieści? Tutaj nie. Choć właściwie to na styk tu wejdzie. No, mieści się. Ale już nie. Nie będę po prostu tego bałaganu takiego robić.
Tutaj pod spodem to walnę, tylko troszkę terenu tutaj jeszcze rozłożę. I koniec. Koniec, całkowity koniec. W międzyczasie... No, chciałbym. Nie da się tego zrobić, więc... Słup energetyczny, tak, to jest to, czego potrzebowałem. Coś przy okazji, tutaj jeden... Zabrałem, nie wiem czemu. To jest niepotrzebne. Pytanie, czy one się połączą z prądem? Chyba nie, więc jeden muszę dostawić. Taki pośredni. Dobra, zaraz roboty to tutaj przetargają. Ja też muszę chyba dorobić. Mam trzy tutaj w zapasie. A będę potrzebował... Znowu stalowe płyty. Roboty mi to po prostu podbierają i... Gdzieś to wyrzuci. Jest. Tym razem ja ukradłem. Stać mnie jeszcze nie. Brakuje mi tych słupów. Trzech sztuk. Jeden, dwa... Kurde, ukradł mi. Dobra, już jest komplet. To będzie dla czwarty. Wow! Zostało to po prostu opróżnione momentalnie. To tak, energetycznych troszkę tu wrzucimy. I piekarniki. Brakuje jeszcze skrzyń żądających. Tylko one też wymagają stalowych płyt. Ach, ta stal jest problemem. A tu już za chwilę problem zacznie się rozwiązać, ponieważ to zacznie produkować stal. Dobra, idę tam na górę, bo tam się coś odkładało. Powoli to powoli, ale... 10 sztuk. Nie, to nie zaszalałem. Dwie sztuki tylko tego. Ale miejmy nadzieję po prostu, że już za chwilę to się wyrówna. Co to postawiłem? Kolejną wypalarnię tych. Kurde, pomyliłem je. No dobra, już będzie. Och. Ale w topa. Dobra, po prostu tutaj na chwilę postawię zwykłą skrzynię. Roboty tego nie będą kraść, a ja momentalnie wtedy zbuduję je. Czego tu jeszcze brakuje? Brakuje jednej skrzyni żądającej. Już tyle powinienem mieć. Tak, na jedną mnie stać. To niech się produkuje w międzyczasie, a ja troszkę zbuduję... No nie, nie ma sensu, żebym je produkował, ponieważ przecież ja wytwarzam gdzieś tam. Więc roboty mają skąd brać. Natomiast nie wytwarzam nigdzie skrzyń. Skrzyń i pieca. 16. Ile to starczy mi na jeden? Starczy mi na jeden. Jeden zużywa 15 sztuk akurat. Zaraz zobaczę po prostu, żeby się nie pomylić. Tutaj wytwarzamy... Właśnie, tu nie widać, co to jest. Wypalarnia prętów. Palarnia miedziana, a to co to jest? Słup energetyczny to nazwałem. Palarnia prętów, tego potrzebowałem. Jak się nie nazwie, to później można zrobić sobie mały bajzel. 13 sztuk. No dobra, to mogę już po prostu to umiejscowić kolejne. Tyle, że... Zażądajmy tutaj wyrównywania terenu. A właściwie przecież chyba to mogę sam powiedzieć. I teraz to się zawsze ładowało w to miejsce. Dobra, chyba aż na to. Starczy. No i tutaj ta moja... Co to jest? A, to czego brakuje jeszcze w ogóle potrzebne. I zestawów naprawczych także brakuje. Czyli jednak trzeba wytworzyć tą fabryczkę, którą ktoś mi doradzał, z wrzucaniem zestawów naprawczych do roboportów. Inaczej po prostu ciągle o tym zapominamy i może dojść do sytuacji po prostu, że zniszczą nam coś w końcu. Opcje. To teraz tak, gdzie jest moja ta wypalarnia prętów? Tutaj.
to na pewno jest to, co ja chciałem, zaraz się dowiem. Brakuje mi słupów. Raz, dwa, trzy, cztery skrzynie żądające. Dobra, zobaczmy, co one tam dostawią. Jak ja to po prostu przemianuję to ręcznie. Zobaczmy. No dobra. Jest ok. Po prostu wtedy pomyliłem nazwę. Znaczy, nie sprawdziłem chyba. Tu i jeszcze... Czy tam jeszcze czegoś będzie brakować oprócz samych pieców? Chyba nie. A, tylko znowu problem się zawsze rozbija o te płytki stalowe. Za chwilę wytworzą, a ja tutaj dorzucę tak, słup. Słupów jeszcze mam zapas oraz te skrzynie. Tych mam dwie sztuki. Tu są trzy. Teraz tylko piece. To jest po prostu takie wygodne budowanie. Wystarczy wszystko sobie coś wyznaczyć i koniec. Te piece mnie mylą z tym. Z tymi schematami. Jeszcze wytworzę na zapas troszkę. A za mało. Mógłbym tutaj wrzucić te moduły prędkości. Ja się obawiam, że to momentalnie wtedy prąd mi zużyje. Ale chyba już go mam dosyć, jeśli chodzi o produkcję. Dobra, jeszcze jeden piec. Został jakiś zapas, jeśli chodzi o piec? Żadny. To albo już po prostu wystarczyło, albo jeszcze brakuje. No ja brakuje jeszcze jednego. To może jeszcze jedną taką walnąć? Właściwie czemu nie? Jeszcze jedna fabryka koży, to teraz właściwie ją użył. Wypalarnia prętów, tak, to jest właściwa. Ja tu jeszcze zabuduję ten teren. Jest kolejna wypalarnia prętów. Właściwie taką jedną mógłbym postawić tutaj, przy tym. Przy wytwórni tamtej. Ale już. Te roboty są coraz szybsze i nie powinno to stanowić problemu. Zresztą nawet jak najadę sobie na jakiś roboport, jest jakiś roboport. To sprawdzić, tu jest. Dostępne roboty logistyczne. No nie, praktycznie te 500 sztuk zasuwa tak jak powinno zasuwać. No dobra, jest 100 zapasowych. Czyli dają radę. Ta nośność jest zapewniona, a teraz tak, co to jest? Wypalarnia prętów. Proszę, jest, tylko teraz muszę doprodukować surowce. I wyprodukować 4 piece. Cztery piece i skrzyń żądających pewnie też jeszcze zbraknie. O, znowu problem z tymi płytami. Ciągle za mało. ...21, tak powoli zużywają. Co się gromadziły tutaj, to zobaczmy. Nie no, jest w zasięgu, jeśli chodzi o prąd. Teraz tak, czy wszystko to powstało? Wygląda na to, że wszystko. Roboty już donoszą. No idzie się to coraz szybciej. Jeśli chodzi o te podstawowe surowce... Kurde, ale się tego nabudowałem. To już je wytwarzam. A, tutaj jaki manewr zrobiłem. Postawiłem te i zapomniałem je podłączyć do sieci energetycznej. Udany jestem czasami. Czy w takim wypadku mam jeszcze wiertnicę? 29 mogę produkować. Dwie tutaj są w zapasie. Więc tak, żeby to nie sięgnęło w kamień. Raz tu. To stąd, a to dotąd. Dobra, będzie trochę pokręcone, ale zadziała.
Gdzieś jeszcze brakuje prądu? Nie, wszystkie są zasilane. Teraz po prostu będę mieć tego tyle, że pasy sobie zapalę. Transportujące, ale to nie będzie jakimś wielkim problemem. To jest na bieżąco po prostu rozbijane do 800. Dobra, wypalają się. Tutaj na bieżąco są brane stąd. Tutaj jest pewien zapas. No, czyli jeśli chodzi o przetwarzanie surowców, to jest już ok. A tutaj wstawię skrzynię w końcu. No to dobra, no surowce już są. Produkcja idzie. Zużycie. Produkuję 556, zużywam 518, czyli jest lekki nadmiar tego. Jeśli chodzi o drut 400, 300. Tak, tylko że tyle zużywam. Jakbym miał więcej, to bym zużywał więcej niż produkuję. Nie mam zapasów. Ciężko to ocenić. Ale jak już to wszystko wyrównuję, to też się pozbędę gratów. No i zobaczmy, jak tam, jeśli chodzi o te moje panele słoneczne. No, jeszcze są duże braki, jeśli chodzi o konstrukcję. Ale też mogę chyba zacząć wytwarzać nieco akumulatorów. Czy one w ogóle są zapełniane do końca, te moje akumulatory? No już prawie, że do końca, przed nocą są, tylko że już zaczyna się noc, ponieważ schodzi energia. Czyli jeszcze na chwilę obecną nie mam wystarczającej ilości paneli słonecznych, by zasilić posiadane akumulatory. Muszę zwiększyć produkcję prądu, a to jak wiadomo dzieje się tutaj, w tym miejscu. Oto. I jak zawsze czegoś brakuje. Tym razem stalowych płyt. A jeśli chodzi o płyty, to są one dosyć szybko już dostarczane. Ja tego chcę. Setkę. Zażądajmy 200. Żeby zawsze jakiś zapas pozostał. 400. No dobra, to już zapas jest. One co jakiś czas biorą i lecą to postawić. A ja jeszcze mógłbym zadbać o co? Tu już wszystko jest. Tutaj brakuje... Brakuje mi śrubek, by wytwarzać te takie tutaj. Ja nie wiem, czy jest też sens wytwarzać, gdy ja je zdejmuję. To one po prostu idą później na przemian. I roboty po prostu stąd zabiorą je do przetwarzania tam. Ale w międzyczasie też na pewno dostarczyły mi trochę tego. 50 to jest mało. Weźmy 200 sztuk. Zaraz mi coś dowiozą. No i będę mógł tutaj ulepszyć to. Choć właściwie już nie wiem, czy jest sens, ponieważ prawie wszystko poleciało w powietrze. Ale już. Ulepszmy to. Kończyły się. Też momentalnie mi to dostarczają. Ja jeszcze mogę to tutaj wrzucić. Tu są. Tutaj 2, tutaj 50. Dobra, otwórzmy tą książkę. Porzucajmy te schematy, bo się to robi bałagan. Gdzieś jeszcze coś jest, jeszcze jest dekonstrukcyjny, ale on lepiej po prostu leży na zewnątrz, ponieważ często go zużywam. Czego tu brakuje? Brakuje 190 paneli słonecznych. One będą jeszcze wytwarzane. Mógłbym przejść też całkowicie na moduły prędkości, ale na chwilę obecną nie ma to sensu, ponieważ nie wytwarzam wystarczającej ilości energii. Nawet by akumulatory załadować. Więc choć właściwie ma to sens w przypadku produkcji tego. Ile tu wchodzi? 4 sztuki. No, właściwie ma to sens, by wrzucić je tu. No i mógłbym też poulepszać te automaty montażowe, by wytwarzać szybciej surowce. Ale właściwie, ponieważ tyle do tego wymaga, to pasowałoby otworzyć taką mini linię przetwórczą. Znowu zbrakło paneli, pokładów elektronicznych.
No dobra, bo jeśli... Rzucę tutaj zapis. Jeśli nie produkuje tego, to produkuje mniej tego. No, to już jest taka gałąź zależności. 200 zażądałem, 50 jest w zapasie. No, co chwilę zostanie zużyte. Brakowało ile tam tego było? 190, teraz 188, czyli powoli, powoli jest to produkowane. A ja teraz jeszcze muszę iść postawić tam obronę, o której zapomniałem. Bym po prostu miał sytuację, że wróg mnie kiedyś zaatakuje i się zdziwię i rozwali połowę tych moich paneli słonecznych. Co jakiś czas mogę to dostawić, przecież to dopóki nie strzela, to prądu nie zużywa.